Dobrze, Dobrze lecimy, tak. zaczynamy. Szymon Sirzistę. Sirzistię. Sirzistię? Tak. Dobrze, nauczyłem się. No, Kurde, wiesz źle próbowałem, żeby to wymówić? No słuchaj, ja też myślałem długo, jak byłem mały. <laughs> Nie będziemy robić The Legend of Szymon Sirziste, bo w sumie całą opowieść Twoją życia zrobił Piotrek z Szachem. Jako cało, to tam jakiś. No mały, jakiś ułamek, nie? Mały ułamek, no ale faktycznie pogadaliśmy i zapraszamy. Tak. E, ale żeby komuś tam, kto Cię nie zna, przypomnieć, kim jesteś, no to Szymek w latach 90. startował w Dunhillu, na, Hillu, na sztywniakach, na trasach, które były w sumie down the hill, a nie down the rock. No, to było szalone generalnie, od, od Byłeś... sprzętu po trasy, także to, to no. szaleństwo. Byłeś czterokrotnym mistrzem Polski? Mistrzem dwukrotnym, a medali mistrza z Polski to tam nie wiem nawet ile jest. pięć, sześć, jest różnych. No, tak, Fajna to, historia. Coś I to było w latach dobrze. 90., tak? Yy, to znaczy tak, ja zacząłem uleźć na rowerze górskim w 93 roku. Yy, pamiętam, że w 93 chyba już wystartowałem w pierwszych zawodach, gdzie byłem ostatni które się wkurzyłem, powiedziałem że tak nie może być, no i po sześciu latach zostałem mistrzem Polski w zjeździe właśnie. To, to były pierwszy mistrzostwa Polski w ogóle, a co ciekawe jechałem ze złaną ręką, bo dzień wcześniej zobaczyłem rękę. Także... Na Giantie słynnym. Tak, no a ty w ogóle ten rower, to wow, to były. To inne czasy w ogóle, więc to podejrzewam. Może nie brnijmy głęboko, bo no, to jest no, tego, tego, na oddzielny tak. zupełnie, sorry, na zupełny odcinek, bo fani było może zrobić kiedyś jakieś no. kilka osób i powspominać, wiesz, bo to jak no, będzie kilka no, osób. z mną to... gadaliśmy wczoraj, no. żeby coś zrobić, takiego jakąś historię. No tam, coś to, by było, ten... to by było super, póki jeszcze. Póki jeszcze żyjemy. <laughs> No. Potem, doraz skończyłeś jeździć, zacząłeś się organizować To było w międzyczasie, bo tak naprawdę. O, Mistrzostwa Polski wygrałem w 1999 roku z tą ręką złamaną, i później już się okazało, że jest dość poważnie złamana i nie mogłem nic zrobić, więc zrobiłem zawody. to właśnie pierwsze zawody. Zorganizowałem w 1999 roku, roku w Zakopanem. To był zjazd z z, z Strzemoszkowej, dokładnie. Na no później, e, jak się wyleczyłem, no to, no to się ścigałem, można powiedzieć. I do, do organizacji imprez wróciłem w, tam w 2006, chyba, 2006 albo 2007 roku, z tego co pamiętam. ty, ty nigdy nie tak pracowałeś tak. poza rowerami? Jakby to się zastanawiałem, czy ty gdzieś kiedykolwiek pracowałeś? Nie. Nigdy nie pracowałem, tak, żeby gdzieś pracować w pracy. Tylko to zawsze z rowerów się Zawsze to, były... to znaczy nie z rowerów. Na początku to było tak, że no wiadomo, tam pierwsze lata no to rodzice mnie utrzymywali. No wiadomo, no. no. Ale już musiałem sobie sam radzić tak na początku, bo jakoś tam się specjalnie nie, nie przelewało, więc musiałem sobie sam kasę organizować. Mieszkając w Zakopanem jeździłem na nartach, byłem instruktorem narciarstwa, więc od razu skoczyłem na narty, żeby uczyć ludzi jeździć i tą kasę, którą zarabiałem w zimie. Później, właśnie, albo na sprzęt, chociaż nawet na sprzęt mniej, bo udało mi się tam podogadywać się z kilkoma firmami, tego, że już miałem wyniki jeżdżąc na. Rubeznie. To były w ogóle absolutnie początki, więc ja też się bardzo wybijałem, bo nie było dużej konkurencji. To raz jeździłem w cross country, ale w tym cross country to jeździłem tylko po to, żeby wyjechać na górę, żeby później zjechać sobie fajnie, fajnie z górki, więc wolałem jechać spokojniej do góry, żeby mieć power na zjazd. Także, a nie o to chodziło w zawodach cross country, więc raczej tam byłem. Na, na końcu, ale na zjazdach brylowałem. Zaczynały się jakieś właśnie imprezy, czy to Dual stanomy przez Pawła Kibinia organizowane, czy jakieś pierwsze zjazdy i no, tam jakoś sobie radziłem. Udało mi się dogadać z Giantem, że od nich rower dostałem. Tam był taki deal, że jak rower był wypożyczony, ale jak, jak będę sobie dob, dobrze radził, to rower przejdzie na moją własność i, no i wtedy właśnie wygrałem pierwszej mistrzostwa Polski. Także jedną pracę taką poza rowerami, no to byłem instru instruktorem narciarstwa. Także. No ale <grym> nie, no właśnie to fajnie pokazuje Twoją osobę, jakże ty się byś w stanie w Polsce z tego. Nie wiem, utrzymać i rozwijać przez te wszystkie lata. No tak, znaczy nie, nie było to łatwe na pewno, bo tak no. na, na początku no, to było tak, że chodziłem w dziurawych butach w zimie, bo szkoda mi było kasy na nowe buty, bo przecież trzeba było sobie kupić opony, tak? Tak. No, tak. <laughs> to pewnie każdy z rowerzystów zna tam na jakimś etapie, przynajmniej większość, no ale kurczę, ja jestem upartym człowiekiem, nie? I to było tak, że jak zacząłem... Ja, Często tak jest. Jak zaczynałem jeździć na rowerze, właśnie w zjeździe, no to to nie było tak jak teraz, że jak jeździsz, nie wiem, czy na dercie, czy węduro, czy w zjeździe, to jesteś spokoziomkiem, tak? Wtedy ja byłem odmiencem jakimś kurcze, popirdoleńcem w ogóle, który jeździ z górki na rowerze. O co chodzi, nie? że gość ma kask motorowy, rower, jak motor wygląda, i takie raczej jak wyjeżdżałem gdzieś tam na Gubałówkę wyciągiem, to nie było, że o spoko, fajne rzeczy robisz, tylko raczej się ludzie z mnie śmiali, nie? I to było takie, tak sobie myślę, że nie wiem czy to nie było, że to mnie tak nakręciło, że, że po prostu nawet nie, że, że do, do pracy, żeby... Okay. Wydaje mi się, że też to co robię teraz wynika poniekąd stąd, że właśnie jak jeździłem, no to, to było takie na maksa niszowe, ja byłem odmieńcem i bardzo chciałem to zmienić. Chciałem zbudować scenę, pokazać, że to co robimy to wcale nie jest jakieś tam straszne wariactwo, że to jest fajne. No i kurczę, wydaje mi się, że przez te tam 20 lat, yy, coś mi się udało wnieść. No, no że trochę pewno. ludzi zajawić tym sportem, trochę osobom wytłumaczyć, jak to jest. I, I wydaje mi się, że jeszcze ostatniego słowa tam nie powiedzieliśmy jako ekipa i jeszcze można dużo fajnych rzeczy zrobić. No, teraz głównie to widać na klubach. Tak? Mamy dwa kluby w zakopanym w Krakowie, gdzie są dzieciaki. I tak naprawdę to już jest ta następna fala, dla której ten sport jest taki normalny, tak? Bo oni już urodzili i ten sport już był, tak? My go tworzyliśmy, tak naprawdę, a te dzieciaki już mają coś do takich sam sport dla nich jak nie wiem. Piłka nożna, narciarstwo, biegi, także po prostu jest naturalne. I widać, jak, jak się tym fajnie bawią i jak tych dzieciaków przybywa. Także wydaje mi się, że to co najlepsze to jeszcze przed nami. Super, powiedz mi, czemu Zakopane nie jest stolicą kolarstwa górskiego w Polsce? Bo tam w teorii wygląda to tak, jakby bo się tam, tam urodziło. Nie, nie ma gdzie jeździć na rowerach? To właśnie, czemu? <gry> nie, no się śmieję. Może tak, że jeździć na rowerach nie ma, no to, to, to nie jest tak, ale mm, dużo osób właśnie mówi, dlaczego w tatrach nie można jeździć na rowerach? No kurczę, dlatego, że tam jest teren ekstremalnie trudny i do góry rower trzeba wynosić. To znaczy, jakby się chciało, oczywiście, zamieć, bo nie wolno, to rower trzeba wynosić, a później zjazd też jest bardzo trudny. I można się spotkać z turystami po drodze, więc jest to niebezpieczne. Ale nawet gdyby te szlaki były otwarte, to w większości przypadków no, mało kto by tam sobie radził. To jest raz. A z kolei naprzeciwko teatru mamy pasmo gubałówki i ono też wcale nie jest takie duże, tak? Więc te to to gubałka to jest taki pagórek, który jest tak naprawdę mniejszy od takich gór, które mam tam, nie wiem, w okolicy Bielska czy szczepioną, no, no, no. tak. I, I po prostu dlatego zakładanie jest stolicą e, rowerową Polski, no bo jest e, stosunkowo małe i teren wcale nie jest, nie jest taki świetny, jakby się mogło wydawać. Są to najwyższe góry w Polsce, ale są to góry e, trudno do, dostępne. Także głównie dlatego. To nie jest tak, że nie ma gdzie jeździć, bo mamy kilka trasek, że da się da się fajnie pobawić na rowerze, no ale jest jak jest i raczej się dużo. To było takie nie moje i... pytanie, bo byłem no. bardzo ciekaw właśnie. No, walczymy. No, teraz na przykład i ja 20 lat szukałem jakiegoś miejsca, żeby zbudować sobie hopkin. I po 20 latach dopiero teraz nam się to udało w zeszłym roku. Yy, także niesamowicie się cieszę. Ja sobie na tym może już tak nie, nie skorzystam, ale młodzi będą mieli gdzie trenować, gdzie się rozwijać, więc to jest to jest super. Udało się nam też zbudować yy, pam w zakopanem, więc tak małymi kroczkami idziemy, idziemy do przodu, i wydaje mi się, że no jeszcze za jakiś czas może się doczekam jakichś singli kiedyś oficjalnych. Modl, no to kto było wie. coś. Kurde, takie single z widokiem, i no, no, nasze no. zdjęcia wysyłasz z widokiem na ten na góry, to no, aż się jezdzi, prosi o trasę. także to jest wiesz, zwłaszcza na, nie wiem co to będzie będzie popularne, na elektrykach, tak? No. <laughs> e, elektryk jest spoko, ja nie wiem, Ci, ja zawsze mówię, jak ktoś nie jeździł na elektryku, nie, osoby, które narzekają na elektryki, to są osoby, które nie siedziały nigdy na elektryku. Koniec. A może się ale nie w górach, o, może o, tak, przykład, no. no bo w górach elektryk, no to jest... Przecież to jest motocykl, to jest po prostu motocykl... Formie roweru. Może nie do końca, bo wiesz, takiego możesz, yy, możesz jeździć. Yy... Ale jakby ten fan jest taki jak na motorze. Jak siądziesz na motor, to masz ten fan, że. No ja nie w sumie nie muszę pedować, a to ciśnie, to mi się wyrywa spod tyłka. To jest niesamowite. Można też tak, zależy jak sobie ustawisz, nie, w górę, jak chcesz pojechać dalej, no to <laughs> jednak musisz tam baterię trochę oszczędzać, nie, więc trochę <laughs> trzeba, trzeba deptać. Z tego, co pamiętam z naszej wyprawy do Nepalu, to... Tam by siadł, no, elektryk, ale... Tam by siadł, a propos do pedałowania do góry. No, to... Ja się dobrze bawiłem. Nie no, super było, kurde, właśnie jak tu jechałem, to myślałem o tym, kurde, pojechałoby się gdzieś. Tak, bo my z Siarą byliśmy w Nepalu w 2016, 2015 roku. To był chyba 16. no, 5 lat już chyba teraz właśnie bykło. No, piechło. i jechaliśmy z Katmandu, czyli ze stolicy, na Przełęcz, Anapur, na circuit, a na Sirkut i nigdy tak, nie... nie wiem, ile to było kilometrów. No, to jest też, tam się inaczej liczy kilometry, bo to... to kilometr... Pierwszego dnia 60 kilometrów, z czego 20-kilometrowy podjazd, 60-kilometrowy zjazd chyba. Coś takiego, ale to też nie można liczyć na kilometry, no bo to no. wiesz, to w górach e, kilometr kilometrowy nierówne raczej na, na czas i na przewyższenia. Nie? Tak, Także... no. Generalnie na 5 tysięcy wjechaliśmy, Ta, jako jedynie. jedyni z ekipy. Nie Fem. wiem, ile tam osób było łącznie, no nie wiem, 15, 10, 10, 10 osób 10, co i my w trójkę, ja, ty, Piotrek, Staran i dopiero tylko my wjechaliśmy no. na górę, reszta padła. Tak było. Ale to świetne doświadczenie, jest ja ja się czym chwalić. z 5 tysięcy po ciemku. zjazd z jazd pięciu, jazd no. Jazd no. mam nadzieję, że kurczę, się gdzieś wybierzemy, co? No, dobra i joy, iśmy teraz, mieliśmy tak, piękny wstęp, tak. przejdźmy do joyride'u. Który Joyride był pierwszym Joyride'em? Joy, Red Bull Joyride Whistler czy polski Joyride? Kurczę, nie zgadzałem tego. Generalnie też, no właśnie, to jest trochę konflikt teraz, tak, czy może nie konflikt, ale jak my się rozrastamy, no to, 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 to czasami są takie pytania. Eee, joyride, jako Joyride, my ruszyliśmy pod tą nazwą w 2003 roku. Więc nie wiem. Ale ja. to sami myśleł, nie, że gdzieś tam, jakby, to no niezależne. Niezależne totalnie. Sam joyride skąd się wziął w mojej głowie? To jest tak, że no, ja byłem zawodnikiem i też lubiłem tupnąć nóżką, jak to się mówi, od czasu do czasu. I nie podobało mi się to, że na, na zawodach jest taka sztywna atmosfera, że wszyscy są spięci i. To też były inne czasy, nie? bo ten zjazd wtedy, jak ja się ścigałem, to był może nie że na wysokim poziomie sportowym, bo teraz jest nieporównywalnie wyższy, bo wiadomo, że sport się rozwinął, ale to było wtedy tak, że jak mieliśmy zawody, no to relacje szły na żywo w telewizji publicznej. Gdzieś to nie była taka telewizja, jak teraz, tylko to faktycznie wszyscy oglądali. Także jak wracałem z zawodów, to ludzie mnie zaczepiali na ulicy i mówili, jak tam, co tam. Co I ze... rozumiem, no naprawdę, to co było coś niesamowitego. Co to był taki boom, yy, wtedy snowboard, yy, właśnie zjazd. Yy, tak mocno się rozwijały. Zawsze jak coś jest nowe, no to jest na początku taki efekt, efekt wow. tak? Więc był ten efekt wow i były duże nagrody, więc no, była też po prostu napinka, tak? Więc wymyśliłem, że no tak nie może być, to my się musimy spotykać chociaż raz w roku yy, pod pretekstem jazdy na rowerze, żeby, żeby się pobawić razem i stąd powstał Joyride, tak? więc naturalnie mi przyszło do głowy, ok, będziemy się bawić, będziemy jeździć i powstała nazwa Joyride, bo to lepiej Pisałeś później. do nich, że ci zabrali nazwę albo oni do ciebie? Nie, 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 nie było kontaktu. A byłeś w ogóle jeszcze. Whistler na no, tym? No, ja Je, jest koszulkami Nie. Się, nie. <laughs> to... Jeszcze nie był, ale się muszę wybrać, kurczę, kiedyś do tej Ameryki. No, lepiej szybciej niż później, bo nie no, zmienia. To jest plan. No właśnie muszę o tym. żonie tylko muszę o tym powiedzieć, bo już <laughs> o jakichś planach, to zwłaszcza, że mam teraz małe dziecko, on drugie, także z czasem bywa różnie. Eee, dlaczego tyle ludzi przyjeżdża na festiwal, a jest tak mało festiwali w Polsce? Na czego tyle ludzi no w sensie, dużo, bardzo, masz bardzo dużą frekwencję jako festiwal. Znaczy, generalnie ja zawsze uważam, że na festiwalach zawsze by się dużo ludzi przewijało. W był ogrom ludzi, w Przemyślu był ogrom ludzi. U Ciebie jest ogrom ludzi, a festiwal jest coraz mniej. Ty się chyba jako jedyny. Kurczę, to jest w ogóle temat takich imprez sportowych, to jest... No bo nie, nie jest jakiś festiwal rowerowy teraz. Szeroki. Chyba nie. No, był w przemyśle, tak? Ale już chyba też nie ma. W też nie ma. No. Generalnie nie ma chyba miejsca, praktycznie chyba w każdym kraju jest tak, że jest, nie wiem, jeden, może dwa jakieś duże festiwale i to jest tyle, tak? No to, to jest dużo składowych, więc... Żeby był festiwal, to muszą być też targi na przykład, tak? Wystawcy to są często mniejsze, większe firmy, też im nie jest łatwo się wyrywać i jeździć co chwilę po jakichś imprezach, tak? Albo dystrybutor, albo, albo dystrybutorzy, tak? Więc to jest jedna kwestia. No, druga kwestia jest taka, że jest to no, mega ciężki kawałek chleba tak naprawdę. No. Teoretycznie jest to biznes, tak, ale zobaczmy, ile. Biznesowych, nie wiem, agencji eventowych organizuje imprezy rowerowe, grawitacyjne. No. Żadne. Nie ma, nie ma takiej, po prostu tu nie ma, nie, to się nie, nie spina generalnie, więc to jest robione przez ziomków dla ziomków na większą lub mniejszą skalę. Teraz tu mówię ogólnie o eventach. tak. I, no i kwestia tego, kto jak to tam poskleja i będzie miał samo zaparcia. My robimy też poza samym festiwalem mnóstwo innych rzeczy rowerowych, tak, bo i mamy kluby, mamy MTB akademii, robimy wyjazdy. Teraz zaczynamy robić jakieś rzeczy z ciuchami, więc jest tego dużo i. To już po prostu może dlatego, że jesteśmy tak mocno w, głęboko w tym środowisku, to dlatego jeszcze siłą, może nie że siłą rozpędu, ale robimy tyle rzeczy w tej branży rowerowej, że to nas sobie jakoś tam utrzymuje. No. Super. Gdzie po prostu ktoś jakby chciał się zajmować tylko organizacją imprez, to po prostu no, to, to się nie, nie, nie zepnie. Zresztą tak. no, większość tych, na przykład, no wiesz, Lech, Bike Festival, no to oni chyba tylko robią festiwal. Przemyśl też, tylko... Znaczy nigdy nie znałem tych ja, Teraz tego mówię o Lechu, to co było w Szczarskiej, to było też, jak ja się ścigałem, to były też zupełnie inne czasy, tak? Bo to był ten boom na eventy ogólnie i wtedy mhm. były w eventach bardzo duże pieniądze. Wtedy co byś okay. nie zrobił faktycz, praktycznie, no to, to, bo to już tam się jakoś funkcjonowało. Nie było mediów społecznościowych, to był zupełnie inny świat, tak? I wtedy wszystkie e, firmy były na eventach skupione, żeby się jakoś pokazać. Plus reklama w telewizji, w radio, w prasie, i to było tyle. Tak? Ona, no. Teraz jest tyle możliwości różnych e, promocji, że no, a eventy też się stały tak drogie, e, że, że dlatego jest tak, jest, tak, jest tak mało imprez, tak? No każdy, nie wiem, kto przyjeżdża na imprezę, chce, żeby była jak najlepiej, ma jak największe wymagania, no. Organizatorzy starają się temu spro sprostać, to też nie jest ale takie łatwe i w pewnym momencie mówię, no kurczę, no po co, po co to robić dalej? Tak? Raz, że na tym nie zarabiam, dwa, że jest to bardzo stresujące. Trzy po, poświęca na to mega czasu, i kurczę, mogę iść robić coś innego i jeździć na rowerze tylko dla przyjemności, i lepiej na ja tym wyjdę. Ile właśnie zajmuje organizacja eventu? Cały rok nad tym jakby planujesz, czy to jest jakieś nie? No, okres? Cały rok to może nie, ale jest to tak, kurczę, około 10 miesięcy pracy. W naszym przypadku no, to, jest, to jest to są praca, nie wiem, trzech osób przez te 10 miesięcy. Mówimy o tu... samych telefonach, mailach tak, i, i tak, takich... tak Tak, 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 tam spotkaniach, a przy, im bliżej eventu, tym, tym więcej osób e, nad tym pracuje. Nie wiem, może też e, my jeszcze jesteśmy i robimy festiwal, może dlatego, że nie wiem, że praktycznie cała ekipa, która joja, to, to jesteśmy wszyscy rowerzystami i robimy to, z, nie wiem, zajawki i po to, żeby, żeby się spotkać i fajnie fajnie bawić. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Hmm. Może. E Aż, aż tak pięknie powiedziałeś, że, że zgubiłem całe pytanie, które sobie w głowie ułożyłem. Właśnie, i tyle pracy w to wkładasz, i zawsze słychać jakieś negatywne na koniec, yy, nie wiem, pod kątem festiwalu, zawsze ktoś się wypowie, coś było nie tak, coś. Jak ty na to reagujesz, to mnie zastanawia. Bo ty już starasz się to poprawić co, to... w następnym roku, czy po prostu, nie wiem, ktoś na coś narzeka, to znaczy, że miał nie za wysokie oczekiwania, albo po prostu to była jego osobowość. To znaczy tak, jak są uwagi, że tak powiem, jak jest konstruktywna krytyka, to staram się słuchać, to jest mega ważne, ale bardzo rzadkie, tak, bo przeważnie to mamy takich bohaterów, że ktoś podchodzi, i się klepie po plecach, a później w internecie pisze coś innego, tak? Bardzo jest mało takich osób, które ci powiedzą, że, że słuchaj, bo to można było zrobić tak, a to można było zrobić tak i to jest super wtedy, tak? Nie da się zrobić eventu idealnego, tak? To jest też. My to, co robimy, jest, pracujemy na takiej. To jest bardzo młody sport, tak? On się cały czas bardzo dynamicznie rozwija. Tak. To nie jest, nie, wiem, narciarstwo, piłka nożna, czy jakieś inne sporty, które już są. Mają długie tradycje, wszystkie jest utarte. U nas się dużo zmienia, powstają, nie wiem, nie ma zaplecze tak naprawdę, tak. My robimy festiwal w Kruszkowcach. Robiliśmy imprezę na przykład na harendzie, gdzie na harendzie było zakończenie sezonu było od początku, tak? Od 2007 roku. No, ja Byłem przekonany, jest. że to jest taka impreza, że ona będzie zawsze, bo jest u nas, z zakopanem, spotykamy się i. i Dzieciaczki, które u nas startowały na początku, teraz to już są kurcze dorośli, duży faceci i fajnie, żeby byli u nas później z dziećmi, i tak dalej. A się okazało, że no niestety już herendy nie robimy, pewnie robić nie będziemy, bo nie ma zaplecza, tak. Po prostu właściciel terenu nie ma takiej wizji, że chce się rozwijać rowerowo. No to kurczę, my słuchaliśmy raz, rok, dwa, trzy narzekań, że są słabe trasy. Nie byliśmy w stanie tam ingerować ani ich robić. To też nie są takie czasy, że weźmiemy motykę, łopatę i sobie pójdziemy robić trasę, tylko teraz trzeba wjechać, cięż... no, teraz trzeba wjechać cięskim, ciężkim sprzętem i to zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. No i się nie dało, tak? I harendy już nie ma, tak? W Kluszkowcach też. A propos narzekań, no to tam głównym problemem właśnie są trasy, gdzie faktycznie przez ostatnich kilka lat właściciele nie za bardzo widzieli. E, może potencjał w rowerach? Nie do końca to się Bo, bo do kruszków ludzie tylko na festiwal jeżdżą? Przede wszystkim tak, e, ale nie, w są tak, też tam co się dzieje, ale teraz powstała kilka lat temu ścieżka ta, taka asfaltowa dookoła zalewu. I ludzie żyjący, nie wiem, w całej okolicy zobaczyli, wow, kurczę, ci rowerzyści to wcale nie są tacy źli, przyjeżdżają, zostawiają kasę i to jest biznes, tak? I, I właściciele samych flużkowie też co do, do, dostrzegli, chcą iść w kierunku rozwijania infrastruktury w zeszłym roku zaczęli budować trasę. Jedną, taką zieloną, więc jest perspektywa, że będzie to szło w dobrym kierunku. No ale to też nie jest kwestia tam jednego czy dwóch miesięcy, tak? To jest proces, który pewnie potrwa, nie wiem, 2-3 lata minimum. Też to sobie zdawać sprawę, że teraz jest co, który mamy 15 kwietnia a w Kluszkowcach jeszcze jest śnieg, tak? No, to jest jest okienko, kiedy tam można sobie działać, w górach jest dość wąskie, tak? Później przychodzi wrzesień jeszcze jest OK. W październiku już różnie bywa. No, w listopadzie już mamy znowu zimę. Także, także jest ciasno, ale wracając do, do pytania, tak? Czyli na narzekań, kurczę, no. No Bierzesz to do siebie i starasz się Różnie, rozwijać. No wcześniej faktycznie brałem to do siebie. Teraz już tak chyba zapajam troszeczkę dystansu, bo trochę zmieniłem priorytety. Dawniej to było moje całe życie, tak? Joyride, zawody. To nie, nie potrafiłem nie spać w nocy, bo nie wiem, ktoś coś powiedział. Totalnie zdupy nawet, mimo że nie powinienem do siebie. Teraz mam rodzinę, mam wiesz, super synu, świetną żonę i mam tak, że jak już nie pracuję, to staram się po prostu od tego w miarę odcinać i jakoś tam. To jest ciężkie, z... się odciąć. Czasem mi się udaje, czasem nie. nie. Nie jest to łatwe. nie Zwłaszcza jak, jak jesteś w takiej branży, gdzie no, łączysz swoją pracę z pasją, to jest też ciężki, cię, cię, ciężka, ciężka buła. No, ale <noise> chcę odpowiedzieć do końca, tak? Czyli, czy narzekania biorę do, do, do siebie, tak? Czy takie typu pytanie? Bo już trochę No, się... że myślę, że już powiedziałeś, co miałeś <głos> powiedzieć. <głos> okay, no. Ale czym jest, czy, czym jest dla Ciebie udany event w ogóle? No, bo zazwyczaj, no, e... jak się nikomu nic się nie stanie, wszystko tak, jest. Tak, to jest przede wszystkim, żeby nikomu się nic nie stało, tak? No bo to ja sam miałem ciężkie wypadki na rowerze, gdzie otarłem no, się o oddział intensywnej terapii. Także już było nerwowo naprawdę i... To zostawiło na pewno lat na mojej tam psychice i generalnie to, co najbardziej przeżywam. Inaczej, nawet na festiwale nic nie robił, bo teraz już mam tak podzielone zdania, że tam nie ma nic dla mnie do pracy. Bo szefu. Po prostu nie, no nie szefu, tylko nie byłem w stanie zrobić tego tak dobrze, jak reszta ekipy, tak? Bo no, to tego się nie da po prostu zrobić. Każdy jest czymś dobry, a ja staram się po prostu nie mieszać i tam nie przeszkadzać. Ale tak, jak nagrywaliśmy tam podcast właśnie w zeszłym roku, to ja bym. Mam... Totalnie wymęczony po, po trzech dniach, gdzie nic nie robię, po prostu jest tak niesamowity stres. Ja czuję się odpowiedzialny za każdą osobę, która jeździ na rowerze na festiwalu, a umówmy się, jak mamy ekipę tam chłopaków, którzy mają naście lat i są pierwszy raz czy drugi raz w górach, i razem się buzują, a tu jeszcze obok siebie widzą, nie wiem, goćka, Szymona, Dawida, albo kogoś jeszcze innego, Sławka Łukasika, gości, którzy znali tylko, nie wiem, z internetu. To jest totalna abuzacja i nie do końca zachowują się racjonalnie na tym rowerze. Na szczęście z ostatnich kilka lat jest bez jakichś groźnych upadków, więc obyśmy taką tendencję utrzymali i staramy się po prostu robić to, żeby przede wszystkim to było bezpieczne. Tak? Więc Czasami Okej. Okay, fajnie by było, żeby nie wiem, hopy były większe, dropy wyższe i tak dalej, no ale musimy pamiętać, że na taką imprezę przyjeżdżają bardzo różni ludzie, tak. To jest raz, a dwa że ja zawsze mówię, że kuczę. Joy to jest impreza po prostu Joy, dla zabawy. Zabawa tak? jeżeli na rowerze. Jest, nie wiem, pozbijać piony, po rowerze się napić piwka, pogadać i to jest właśnie Joy ride, tak? Jeżeli ktoś chce się rozwijać sportowo, to moim zdaniem w Polsce no, nie ma czego szukać, tylko jak chcesz się rozwijać, to musisz jeździć z zawodnikami na poziomie, co europejskim, jak nie światowym, po miejscówkach europejskich i światowych, tak? Więc yy, my przyjeżdżamy na Joya się bawić. Mam nadzieję, że no nie, no, przez też tak naprawdę. No bo z kim się nie rozmawia to jest, to, jest to, to samo, że to jest ten jeden dzień w roku tak naprawdę gdzie można spotkać, spotkać wszystkich. Tak. tak? Więc to, jest, to jest taka wydaje mi się, że największa wartość festiwalu. Jakie zmiany w tym roku? W stosunku do zeszłych lat? Yy... Zmiany. Kurczę, my nigdy nie mieliśmy jakichś takich radykalnych zmian, tak? No, jakieś więc to takie rozszerzenie bardziej. Bardziej, bardziej jest ewolucja niż rewolucja, więc po prostu no, na pewno jest dużo do poprawienia rzeczy, które, które robimy. Staramy się po prostu to poprawiać po kolei, tak? Fajnie, że powstanie tam jedna trasa taka łatwa. W zeszłym roku mieliśmy problem, bo na, tam kilkanaście dni przed festiwalem się okazało, że nie możemy zrobić imprezy endurowe. W lasach państwowych musieliśmy na szybko zrobić trasy w, na obrębie ośrodka. Mhm. To się w sumie udało. A teraz będziemy mieli trochę więcej czasu, może żeby je tam jeszcze do, doszejpować, trochę trasy DH, bo to takie rzeczy, gdzie możemy iść łopatami, grabiami zrobić, żeby się dużo płynniej jeździło, więc na pewno tym się chcemy. Chcemy zająć Najważniejsza taka dobra informacja jest, że po dwóch latach marazmu spowodowanych covidem, no to raz to w ogóle targi musieliśmy odwołać. No, tragedia. W zeszłym roku tam było około 20 wystawców, a w tym roku już mamy 50 zapisanych, więc naprawdę nawet jak ktoś nie chce jeździć na rowerze, ani się ścigać, to nawet warto przyjeżdżać tylko po to, żeby Raz w roku, to jest jedne chyba miejsce, gdzie można zobaczyć fajne marki w jednym miejscu, porozmawiać z dystrybutorami, wystawcami, dodać im fajne, fajne ciekawe ewentualnie pytania, na które mogą odpowiedzieć, czegoś też w necie nie da, nie da zrobić. Właśnie, można jechać na Joja sobie pojeździć, a nie startować w żadnych, w żadnych zawodach? Czy teraz tak Tak, no mam taką opcję, chilluje, nie startuje i. <laughs> Na początku to właśnie też był śmiech, a teraz to słuchaj, jak tam patrzyłem po zapisach, to to jest chyba najbardziej licznie odstawiana kategoria w tym momencie. Także da się, no po prostu wiesz, przyjeżdżasz, wykupujesz sobie pakiet, dostajesz też numer startowy. Jakbyś nagle ci olśniło i że chcesz czymś wystartować, to jeszcze pewnie jest taka możliwość. No ale możesz poczuć ten klimat, możesz sobie rowery potestować, po prostu powiedzieć z ziomeczkami. Wcale nie chodzi o to, żeby, żeby, żeby startować, tak. Moja kategoria. No. <noise> mam nadzieję, że wbijesz no. w tym roku. No, rowerem. muszę. muszę. Bo ja też chcę z rowerem w tym roku. Trzeba coś pojeździć na tak? festiwalu. Dobra. Po raz pierwszy chyba. Ja muszę, to muszę, muszę wbić. Po Bo ja zawsze mam ten, zawsze mam robotę. Zawsze od trzech, trzech lat. Oprócz zeszłego roku to trzy lata jeszcze wstecz, miałem zawsze. w moją jakiś wyjazd i zawsze było mi przykro. No, słuchaj, to tam może po teraz jak gdybyś nie miał. Przecież na go... przykład w zeszłym roku, to ja byłem dzień po. Miałem no. robotę i no dzień tak. po przyjechałem, żeby nagrywać z Jankiem coś dla Shimano. No tak. No to teraz może się uda połączyć. No jedno z drugim. Jedno z drugim. Co komuś się sprzedać? Powiedz mi MTB Akademii. No. Czym jest MTB Akademii? Bo to jest jakby rozwinięcie Joyride'a w pewien sposób. Yy, tak, no czasami nawet w ogóle ktoś mówi, czemu to robi pod innym brandem. No jest jednak. Dalej nasza, nasza misja i nasza zajawka, no tylko trochę oddzielna. Tak? Chcieliśmy jednak te eventy oddzielić od, od szkoleń, od wyjazdów. Eee, ja sam mam bazę, bazę instruktorską właśnie z NART, eee, Więc szkole kurczę od, od ilu? Od 30 lat, już prawie? Nie, od no 30 przesadziłem, ale od 25. Ile to masz lat? 46? 42 w tym roku. No, no leci, 80 rocznik, także. Żartów, żartów nie ma. No, a czym jest Zamtębka No To, to jest szuka, gdzie po prostu chcemy chcemy ludziom pokazać, jak jeździć na rowerze bezpiecznie i przy tym dobrze się bawić, tak? Tak w skrócie. Taka jest, taka, taka jest misja. Oczywiście to są szkolenia, ale staramy się na podstawie takich naszych jakichś, nie wiem, doświadczeń z dość długiego czasu i instruktorskich i rowerowych przekazać naszą wiedzę w jak najszybszy, jak najprostszy sposób. I to co jest fajne w ogóle w szkoleniach rowerowych to... Na nartach, jak, jak szkolisz, to często jest tak, że przez ludzie przypadkowi, nie wiem, masz dziewczynę i ty jeździsz na nartach, no też się musi nauczyć, dziecko też się musi nauczyć, tam wypychane przez rodzica i nie zawsze ten progres idzie tak, jakby się chciało, no bo ludzie nawet czasami nie chcą specjalnie się uczyć, a są na tej lekcji, tak, a na rowerach jest fajne to, że jak ktoś już tutaj jest, to faktycznie bardzo chce. I ten progres też jest dużo łatwiej osiągnąć, no bo już na rowerze jakieś zawsze podstawy mamy, coś lat tam jeździmy i, i w przeciągu tam nie wiem kilku, kilkunastu godzin można zrobić bardzo duży progres, taki odczuwalny, nie? I to jest. To jest dla amatorów. Czy dla, znaczy... dla, dla każdego tak naprawdę. No bo co ciekawe, to tu, jest, tu jest też ciekawa historia. na przykład ja ścigając się, yy, i podejrzewam, że teraz dużo osób bardzo tak ma młodych, że robi coś, szybko jeździ, na przykład nie wiedzą dlaczego. No po prostu jeździsz, napierdzielasz za przeproszeniem i jeździsz coraz szybciej i super, ale nie myślisz do końca, co przepraszam, co z czego wynika. Tak więc my staramy się teraz, jak jesteś instruktorem, mamy swoją metodykę opracowaną, to na, na podstawie tej... o Ty chyba muszę czegoś, ewentualnie masz jakieś wody? No jasne, coś znajdziemy. Przytniemy. Coś mocniejszego? To nie ma przycinania. Nie ma? Nie, nie ma. Uwaga, przerwa. Yy, uwaga, przerwa, idziemy coś czegoś napić. Czyli skończyłem myśl na tym, że dopiero jak zaczęliśmy szkolić, to sami układając metodykę zaczęliśmy się zastanawiać, co z czego wynika, tak? To jest też ciekawe. Bo jak jeździsz teraz, jak się ścigałem, no to, na to nie tracałem uwagi, tak? Teraz jak, jak jeżdżę na rowerze, no to dużo bardziej myślę, co jak, i dlaczego się dzieje. Yy, fajnie, że mamy w ekipie takich też. Starych wywiadaczek, na przykład nie wiem, maćka Jotko, yy, mojego kuzyna, który jest dużo młodszy ode mnie, ale też od, od dziecka jeździ. Yy, no już, może nie będę wymieniał wszystkich, ale fajnie, bo <coughs> siadamy, wymieniamy się spostrzeżeniami zajęć. Yy, yy, Myślałem, jakieś ćwiczenia, więc to jest też taka fajna, fajna, fajna sprawa. I najlepsze jest to, że później faktycznie widać, że to działa. Jak się ogląda szkolenia i widać banany u ludzi i widać jaki jest progres, to, 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 to mega cieszy. A MTB Academy ma tą samą w sumie misję co, co Joy, tak, czyli budować scenę, popularyzować sport, bo jeżeli. Nie na moim przykładzie na przykład. tak Miałem zabane udo, kręgosłup w trzech miejscach, pękniętą nerkę, połamane żebra, ręce, tego typu rzeczy. I wiem, że gdybym zaczął jeździć teraz, to pewnie to by się nie wydarzyło. tak Bo jeździłem bez, bez wiedzy, co i jak robić. Czasami na pałę, na jakimś przypale, trasy były, nie było praktycznie. Więc staramy się tak działać, że my, nie wiem, przecieraliśmy szlaki, można powiedzieć, tak, bo budowaliśmy początki. I fajnie było, żeby ludzie, którzy teraz zaczynają już nie musieli naszych błędów popełniać, tak? No to widać w dircie też, nie w no. trikach, jak się ludzie rozwijają, że nie, wiem, ty się... Ja, nie wiem, ludzie się uczyli flipa na twardo. No to jakaś masakra. No. Albo szymek zawidem do kępki liści. No. No. które tak w sumie amortyzujemy jak wcale. No. A teraz... I... Przykład nikoliego, że on od razu zaczynał w gąbkach, nie. No, no, no właśnie nie, więc yy, fajnie jest po prostu yy, na bazie zdobytego doświadczenia przekazywać je, je, je dalej i fajnie widać, jak to działa zwłaszcza teraz u dzieciaków, bo to, co naj, największego powera zdaje zdecydowanie w, w tym, co robimy, to jest praca z dzieciakami w klubach, tak. Nie? Uczeń przerasta, mistrza potem. Wiesz, co? No to, to, to tak. To, że robią progres szybko, to jest aż coś niesamowitego, ale jak popatrzysz w oczy tym dzieciakom i widzisz tą zajawę, no to ona też do ciebie wraca, tak? Także ja to się śmieję nawet, że czasami te dzieciaki więcej nam dają, niż my, niż my im, tak? No bo pracując w branży rowerowej. Spędzając wolny czas na rowerze, no to ta zajawa z, z czasem może gdzieś tam trochę ulatywać, tak? no bo po prostu może być normalnie zmęczony tym, co robisz. Tak. Ale pracując z, z takimi i widzisz, jak tam jest ogień wokół, jaka zajawa, to widzisz sam siebie sprzed iluś lat, i no i co, i dalej masz taką zajawę to samo, żeby to robić. No. A co z wszystkimi tripami? Bo MTB Akademii też robi wycieczki. No tak, był ambitny plan, że tak, byliśmy razem w Nepalu, no, Rozdzieraliśmy szlaki. Że, tak, no, że będziemy projekty po kolei rozwijać. Było założenie, że co roku będziemy nową miejscówkę dokładali, no ale wszystko w web strzeli, strzeliło, jak, jak przyszedł COVID. To nas praktycznie całkiem zatrzymało, i teraz, no co, miało być lepiej, <laughs> a jest nawet wręcz, wręcz, wręcz gorzej, jak chodzi o, o, o wyjazdy w takiej niepewnej sytuacji jak teraz, więc no dalej. Dalej czekamy, skupiając się może na innych troszeczkę rzeczach, właśnie na, na rozwijaniu klubu czy, czy impreza. No, na wyjazdy takie tripy dalsze przyjdzie jeszcze czas, aczkolwiek jak to nie, nie może być próżni, więc zamiast wyjeżdżać do Nepalu czy do Maroko, w tym roku pojedziemy sobie na Transalpa, na e-bikach zresztą. Zapraszam serdecznie, więc będziemy. Rozwijać takie, może mniejsze lokalne wyjazdy, jakieś bliżej, a te dalsze jeszcze pewnie poczekają chwilkę. Super. Do Ale... Nepalu pewnie wrócimy w przyszłym roku. Tak, tak jest. To... No. Oby. Ja. Ob... ja nie chcę. <śla> no. Yy, więc tak, zaczynałeś. Początkach MTB w Polsce w latach 90. Tak, Widziały... takie początki całkowicie Początki taki tak, początek, tak, że jak początek. Jak widziałeś rower górski, to było co to jest, nie? No, Także... no tak góral. Tak, to był góral, no będą. Rozwijałeś scenę i byłeś przy rozwoju sceny. Teraz jesteś dalej na scenie i dalej tworzysz tą scenę. Jak widzisz przyszłość takiego kolarstwa górskiego w Polsce? Czy to pójdzie w narty? Że to będzie takie normalne, że ludzie jeżdżą na nartach i to w sumie nie ma żadnego takiego. Nie wiem jak to powiedzieć, że narty czyli są tak długo z nami, że w sumie nikt na nie nie zwraca wiec, uwagi. O co ci chodzi, tak? Wydaje mi się, że tak. Na pewno będzie się rower popularyzował, to jest, to jest pewne. Tutaj olbrzymią rolę grają miejscówki, tak? Powstaje kupę legalnych, legalnych coraz bezpiecznych miejsc, przyjemnych ścieżek do jazdy. To jest, to jest teraz, czyli zaplecze. Które się rozwija dynamicznie, to jest, to jest super. Dwa, no to tutaj też może nie będę popularne ale i bajki moim zdaniem będą bardzo mocno rozwijały też scenę rowerową do takich osób, które chciałyby zacząć. Nie mówię z, z, to jest o grawitacji, ale takiej ogólnej jeździe, nazwijmy to endurowej czy trailowej, tak no bo z rowerami to był ten problem, na przykład, do Donard, że ten próg wejścia był bardzo wysoko, tak. Czyli tam jak ja zaczynałem, no to tak, po pierwsze nie było rowerów zjazdowych, jak były, to kosztowały takie pieniądze, że to w ogóle była abstrakcja, żeby to, to kupić. Jak już miałeś ten rower, to wjeżdżałeś na trasy, które były tak trudne, to naturalne jakieś korzenie skały, że już musiałeś być kodakiem, żeby tam jeździć. Także tak by wziąć kogoś, kogo byś chciał choć, pojedziemy sobie na rower, to było praktycznie nierealne, tak? Teraz idziesz do wypożyczalni wypożyczasz i bajka, jedziesz sobie na jakiegoś flow traila i. i bardzo łatwo zajawiasz nową osobę, tak? Ja widzę. Znowu na, na przykład naszego klubu, tak? Gdzie pierwsze zaczęły nazwać dzieciaki, a już po, po, po roku rodzice kupują rowery, żeby jeździć z dziećmi, tak? Którzy Kozek. nigdy by w ogóle na Nie podejrzewałbym, że będą na rowerach jeździć. to Ktoś moi znajomi, tak? I, i, I wydaje mi się, że tak. W przyszłości raczej ciężko, żeby rower był tak popularny jak narty, ponieważ mimo wszystko jednak ten próg wejścia będzie troszeczkę wyżej, jest to troszeczkę bardziej złożony i trudniejszy sport. No... Wiesz, ten rower to możesz i pojeździć tu w mieście, i pojechać w góry, i na piwko, i na wakacje, a narty no, to tylko na stoku, nie? Tak, w jest teorii. na pewno zdecydowanie bardziej uniwersalny, tak? ale jednak narty są tak niesamowicie już rozwinięte, ta cała kultura narcia jest tak olbrzymia, że podejrzewam, że no, trochę jeszcze zajmie zanim rower im dorówna, ale widać, że no, wszystko idzie w, w tym kierunku. Dobrze, to dziękuję, że byłeś gościem. Gdzie cię mogą znaleźć w ogóle ludzie? A mnie, gdzie można znaleźć? Tak. W Zakopanem najlepiej. <laughs> Także preferuję kontakt osobisty, tak? zbić pionę, pojechać na rower, to przede wszystkim, tak? A jak chodzi o internety, no to można mnie znaleźć na Instagramie, siara mtb. Zapraszam. Joyride. Tak jest, no Joyride mtb Akademii, to jak, jak już tam wklikacie, no to, to, to nas znajdziecie. Joyride.pl jeszcze. Zapraszamy wszystkich na Joyride 2022. Tak jest, Małopolska Joyride Festival. Do kiedy można wejść i wykupować? 22 maja w kruszkowce. Także zapraszam serdecznie. Raz, że można sobie fajnie pojeździć, a dwa, że zobaczyć kupę sprzętu, potestować. Taką koszulkę można sobie też dostać, zapisując się. Dużo fajnych rzeczy ciekawych. Tak, do kiedy właśnie? Można przyjechać i się zapisać na miejscu, czy to już można będą pakiety tak, no, sprzedane? Można, aczkolwiek, to jest naj, naj, najdroższa opcja, im wcześniej się zapisujesz tak naprawdę, tym lepiej możesz sobie wejść na naszą stronę joyride.pl Tam wszystko jest y, opisane. Dobra, no. dzięki. I wrócimy ten, wrócimy z podcastem jeszcze o historii. Góralstwa. góralstwa. Góralstwa w góralstwa. Polsce. No to najważniejszych te tematów to nam może nie No nie tylko musisz, to trzeba dwóch gości do tego, bo ja sam tego nie pociągnę. No. To nie, nie, moja, nie moja strefa wiedzy. No to coś, coś wymyślimy. No i na rower się musimy ustawić. Wreszcie no, po no. raz do pięciu lat. No. Dobra. Dzięki. Dzięki. No. Ciup. Zdrówko. Never easy, it was hard from the get-go Stole my obstacles, jazzy been through it, it I put my mind to it Then I got my pen and put my grind to it Never easy, it was hard from the get-go Stole my obstacles, jazzy been through it throw Never it. wanted to be